Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Przede wszystkim założeniem takim jest to, że nasze ciało, jak i cały w ogóle świat jest zbudowany z 5 elementów. Z elementu przestrzeni, powietrza, wody, ziemi. Przestrzeń, powietrze, woda, ziemia i ogień. Musiałam powtórzyć, bo się zakręciłam, czy wymieniłam wszystkie. I te elementy składają jakby... Z nich się składa nasze ciało i tak jak wspomniałam też wszechświat, tylko w różnych proporcjach. Te same elementy będą występowały chociażby w ziemi, w piachu, tak? Podobnie jak i w naszym ciele. I z tych, na bazie jakby tych elementów jest oparta cała teoria Ajurwedy, ponieważ one występując w różnej konfiguracji tworzą tak zwane dosze. Są trzy dosze, to są takie trzy typy konstytucyjne ciała. Można powiedzieć na nasz taki język zachodni, że to są typy metaboliczne. I mamy typ wata, pita i kafa. W wacie dominuje, w zasadzie no nie dominuje, tylko wata jest złożona z przestrzeni i z powietrza. Pita z ognia, natomiast kafa z wody i z ziemi. I każda z tych dosz występuje w naszym ciele, tak? Czyli każde ciało będzie zbudowane w pewnym sensie, znaczy w ciele dominują te trzy dosze, tylko one będą występowały w różnych proporcjach. I robi się takie testy, na podstawie których się te dosze określa. Różnego są rodzaju testy. Dla, jak ja to mówię, człowieka zachodniego to będzie taki test do wypełnienia, typu tam sylwetka ciała, jak śpisz, jak jesz, jak funkcjonujesz, jak się czujesz i tak dalej. Ale na przykład bardzo dobrze lekarze ajurwedyjscy określą to, rzucając po prostu okiem, czy też badając puls. Wygląda to tak, że w każdym ciele, tak jak wspomniałam, mamy te trzy dosze w różnych proporcjach i określa się właśnie typ konstytucyjny. Czy u kogoś dominuje dosza wata i wtedy się mówi, że ktoś ma tam konstytucję typu wata, czy pita, czy kafa. Ale mogą też dominować dwie dosze, czyli wtedy się mówi na przykład, że ktoś będzie wata pita albo wata kafa. Czasem się zdarza, że są trzy dosze na jednym poziomie i wtedy ktoś jest konstytucji wata, pita, kafa, ale to się zdarza bardzo rzadko tak naprawdę. Ale czy to wtedy oznacza, że jesteśmy w harmonii? Że to jest taki pożądany stan, że te wszystkie trzy dosze są tak samo Nie oznacza tego, bo my z tym stanem dosz przychodzimy na świat. W momencie poczęcia to już jest zdeterminowane i tego się nie zmieni. Natomiast to, co się zmienia poprzez niewłaściwy styl życia, to wytrącenie tych dosz z równowagi. I to, że ktoś z urodzenia ma na poziomie równym wszystkie te trzy dosze, to nie znaczy, że one będą utrzymane przez całe jego życie. Bo może się okazać, że nagle kafa poszła w górę, tak? I to już jest wtedy stan nierównowagi. Bo najważniejsza rzecz jakby w podejściu takim ajurwedyjskim to jest to, żeby utrzymać stan dosz na swoim tym poziomie urodzeniowym, można powiedzieć. Czy też tak naprawdę poczęcia. Żeby właśnie, tak jak w moim przypadku, jestem pita wata i ja powinnam cały czas pilnować, ja żeby też. Ta pita wata u mnie była na tym samym poziomie, żeby na przykład wata u mnie nie poszła w górę, albo ta pita nadmiernie nie spadła, bądź żeby kafa w którymś momencie się nie poruszyła, bo jeżeli ona się porusza, to ja już oczywiście zaczynam to zauważać, bo chociażby wtedy się odzywają mnie problemy z zatokami i wtedy wiem, że u mnie poszła kafa w górę i muszę ją zrównoważyć. I to jest tak naprawdę tak proste, ja bym powiedziała, założenie, że jeżeli my je odpowiednio zrozumiemy, to jest, bym powiedziała, wręcz dziecinnie proste. Bo teraz tak, wiemy, że ciało i cały wszechświat składa się z tych 5 elementów, które wymieniłam. Każda z tych dosz składa się z jednego czy też z dwóch elementów. No i mamy wszystkie te dosze, czyli łącznie mamy też tych 5 elementów, tylko w różnych proporcjach. I zasadą ajurwedy jest to, że podobne będzie wzmagało problem, a przeciwstawne zmniejszało. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.